Cześć wszystkim, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Dzisiaj przyjechaliśmy, nie patrzcie się na te śmieci, bo chciałem wam pokazać, czym są wydmy śródlądowe. To jest przykład takiej wydmy. Oczywiście te wydmy powstały, kiedy jeszcze tu był lodowiec i który on się przesuwał ku, jak to się mówi, północy, bo zaczął się cofać pod wpływem intensywnych temperatur, pod okres ostatniego zlodowacenia. Tak mniej więcej 15 tysięcy lat temu. I po przejściu tego lodowca zostały takie wydmy. I tu na początku były gołe piachy. Dopiero z czasem zaczęły te wydmy porastać lasy. A co jest najwspanialsze? Najwspanialsze jest to, że jak sobie wygooglujecie, czym są wydmy śródlądowe, to tam wyskoczy masa ciekawych informacji. Jesteśmy niedaleko właśnie Bagienka z mostkiem, Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie, jest dokładnie o tam, gdzie pokazuję, ale my sobie idziemy na górę. Zobaczycie, jak to jest wysokie. Dla mnie takie wejście na taką górę to jest nic. O, tu macie kolejny przykład wydmy śródlądowej. I jest tu więcej. Oczywiście wydmy śródlądowe się przemieszczają. One się ruszają. One się ruszają dosyć wolno. Ale się przemieszczają. No i tam jakbyśmy poszli, byłoby jeszcze tego więcej. Ale ja nie o to piję. Tylko ja piję o to, jak tu jest wysoko. Tam mamy dla przykładu moje cacko, a ja jestem na samej górze. No, tu jest z jakiejś, szczerze, ze 20 metrów, z 15, może coś takiego. Ale tego wam pokazuję z dużej właśnie perspektywy, jakie to widzę. Bo naprawdę, ja oczywiście wkleję pod opisem filmu, czym są wydmy śródlądowe. Ale temat jest naprawdę wspaniały. Bo takie wydmy i krajobraz i przyroda wokół nich trzeba chronić za wszelką cenę. I trzeba ludzi edukować, czym owe wydmy są i dlaczego są potrzebne w przyrodzie. Bo to, że mamy szaleństwo ekologiczne, już nawet nie chcę wnikać, co się dzieje. Ale to nie oznacza, że mamy porzucić to piękno. Przypatrzcie się, porzucić to piękno i to piękno dla jakiejś pseudonauki, jaką jest ekologia. Pseudoekologia. Mówię tu o pseudoekologii, a nie ekologii. To są dwie różne definicje. No to może wam tak mniej więcej sproszczę, czym jest pseudoekologia. Pseudoekologia to jest pseudodziedzina nauki, która się opiera na tym, że szukamy zagrożeń tam, gdzie ich naprawdę nie ma. I to jest pseudoekologia. Powiem wam szczerze, to jest właśnie pseudoekologia, pseudonauka. A ekologia jest tam, gdzie widzimy, gdzie jest zagrożenie i szukamy racjonalnych, a także logicznych punktów wyjścia z tego problemu. A nie próbujemy na siłę coś zrobić. Tam jest jeszcze więcej tych wydm, co się przemieścimy tam. Więc macie doskonały obraz, jak to jest ogromne. Jakie to jest ogromne i dlaczego powinniśmy takie piękne miejsca właśnie chronić za wszelką cenę. Dobra, my się przemieścimy dalej. No i jedziemy sobie. Podjedziemy w tamto miejsce. Coś mi strzeliło. Ciekawe co.
A będzie jeszcze lepiej. Spokojnie, bez obaw. Ten sprzęt poradzi sobie ze wszystkim. Jeszcze robi się ciekawie. Jeszcze tu stajemy. O, litera. O, no i zobaczcie. Piękny teren. Dosłownie piękny teren. O, i tam mamy jeszcze więcej wydm. Oczywiście tam pojedziemy. Tylko tu już zastopuję, bo już potrzebuję obu rąk do sterowania. Na przykład, tu macie kolejny piękny teren, który jest też częścią wydmy śródlądowej. Bardzo piękny teren. Jadąc dalej, chciałem wam coś pokazać. A tak wygląda sosna karłowata. To jest bardzo piękna roślinka. A jak już jesteśmy, to zobaczcie, kolejne piękne miejsce. Jesteśmy cały czas, tłumaczę, jak zwykle bateria. Cały czas wam tłumaczę, jesteśmy obok Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowej. Mamy tu takie piękne tereny. Wydma goni wydmę. Kolejne wydmy śródlądowe. Popatrzcie sobie, piękne. Nie mam jeszcze bardziej szerszego kąta widzenia, żeby wam to pokazać, ale musicie wierzyć mi na słowo. No to jedziemy sobie, oczywiście przełożenie 1-1. Kolejne piękne tereny. Dobra, wezmę, zastopuję, pokażę wam coś ciekawszego, jak będzie. Biała droga, to czyli jesteśmy obok centrum.